Hej, witamy Cześć. Was w fioletowy czwartek i dzisiaj robimy koktajl pod nazwą koktajl kokosowy. No i Madzia powie Wam, jakie składniki dzisiaj będziemy do niego potrzebować. Tak, używamy jedną lub dwie listki mięty, a my możemy w sumie użyć trzy, bo bardzo lubimy miętę i w ogóle koktajle miętowe. Pół szklanki wody, pół szklanki mleka kokosowego i garść owoców leśnych. No to tak, teraz o tej porze roku mrożonych. No. Tak, teraz będziemy to wszystko miksować. To Madzia, wkładaj te wszystkie składniki, a ja tutaj rzucę owoce. I tak, tego wkładamy pół... nie, muszę najpierw wlać wodę, bo chciałam to odmierzyć szklanką. Wlewam tutaj tą połowę szklanki wody. Teraz tak mniej więcej garść, to będzie połowa szklanki, żeby sobie kawałek nie brudzić. Dobra, coś takiego. Wrzucamy to. Teraz Madzia otworzy. Czekaj. Daj. Nie, czekaj. Dobra, już się uda. I tak, teraz damy też tak jakoś połowę szklanki. Też z tym jakoś. Dobra. Okej. Dobra, wystarczy. I teraz to wlejemy. I możemy wszystko już miksować. Miksowane, możemy dolewać. Fioletowy czy różowy? Taki bardziej różowy. Ale to powiedzcie, że to jest fioletowy. Wiesz, to zależy od składu owoców leśnych. Im więcej jeżyn, tym bardziej taki fioletowy kolor albo jagód. A im więcej chyba porzeczek. Tutaj w tej mieszance najwięcej było porzeczek czerwonych. I co, faktycznie jest bardziej miętowe, jak daliście więcej mięty? Ja nie czuję. Nie czujecie tej mięty? Nie, ja nie czuję. W ogóle, więc można bez problemu dać trochę więcej. No i do zobaczenia w jutrzejszym piątku. Jakim to będzie zielonym piątku? Więc no, do zobaczenia. Pa! Pa!